Witajcie, rezydenci. Czwarta część rezydentowej sagi to niezwykle tajemnicza gra, która nie tłumaczy wszystkiego w dość oczywisty sposób, pozostawiając nam, graczom, wiele niedopowiedzeń. Mamy duże pole do popisu, by snuć ciekawe teorie na temat postaci, przeciwników i całej otoczki fabularnej. Jest to fajna sprawa, lecz my potrzebujemy konkretów. Prosiliście? Więc wychodzimy wam naprzeciw. Dzisiaj Bitores Mendes odsłoni przed wami nieco swojej historii. Około 2000 roku w regionie hiszpańskiej wioski El Pueblo pojawił się charyzmatyczny mężczyzna Osmund Sadler. Znał on okoliczną historię o pasożycie oraz kulcie Los Illuminados, który go czcił już w czasach starożytnych. Aby uzyskać dostęp do tych stworzeń, musiał zbliżyć się do Ramon Salazara, ósmego kasztelana zamku, którego rodzina była odpowiedzialna za pozbycie się pasożytów i zamknięcie ich w jaskiniach. Sadler, pod przykrywką świętego mężczyzny, skutecznie wpłynął na Ramona i wzbudził w nim poczucie winy za czyny, jakich dopuścił się jego przodek. By odkupić rzekome błędy, które popełniła jego rodzina, Salazar kazał otworzyć zapieczętowane jaskinie. Po wielu wiekach wyszło na jaw, iż stworzenia uległy zmumifikowaniu. W niedługim jednak czasie okazało się, że przetrwały one w formie zarodników, a ich pierwszy Pierwszymi ofiarami stali się niektórzy mieszkańcy wsi, którzy pracowali przy wykopaliskach. Z czasem Sadler ujarzmił pasożyty oraz skutecznie zaczął kontrolować młodego Salazara, dla którego Osmund był jak ojciec. Kult Los Illuminados powstał na nowo, a Sadler stał się jego liderem, gdzie w oczach lokalnej społeczności był mesjaszem, który otworzył oczy niewierzącym w potęgę plagi. Przed pojawieniem się Osmunda Sadlera, Bitores Mendes był szanowanym katolickim księdzem, który sprawował posługę w odizolowanej rolniczej wiosce El Pueblo. Całkiem prawdopodobne, że tam się urodził, a jego rodzina zajmowała wysoką pozycję wśród lokalnej społeczności. Sadler wiedział, iż autorytet Mendesa jest kluczowy w budowie kultu oraz potrzebny do realizacji jego prywatnych celów. Jako sprawny manipulator przekonał do siebie Bitoresa, oferując mu pozycję szefa wioski oraz udowadniając, jak potężna jest moc plagi. W ten sposób Mendes przyjął dominującą plagę i stał się lojalnym sługą Osmunda. Pewnego dnia, kiedy skończył się festiwal żniw, zwołał ludzi w kaplicy, gdzie obwieścił, iż pierwszy kasztelan rodziny Ramon był niegodziwym człowiekiem, a odkupienie czeka każdego, kto wstąpi w szeregi Los Illuminados. Skutecznie wpłynął na mieszkańców i ich wyznanie. Licznymi groźbami, piętnowaniem oraz presją zmusił niezdecydowanych, by przyjęli do swojego organizmu pasożyta, realizując tym samym szeroko zakrojony plan Sadlera. Do 2004 roku sytuacja w wiosce uległa względnej stabilizacji po zmianach, jakie wprowadził Sadler. Ci, którzy nie dostosowali się do nowych warunków, byli brutalnie mordowani lub siłą zmuszani do przemiany. Każdy, kto się dostosował, wrócił do pozornej normalności. Ludzie, którzy przyjęli infekcję pasożytem, byli całkowicie kontrolowani przez tych z gatunkiem dominującym, będąc tym samym ich niewolnikami. Sadler poczuł się pewny swojej mocy oraz władzy, jaką posiadał. Postanowił obalić porządek świata, a jego głównym celem stały się Stany Zjednoczone. Jego pierwszym ruchem było porwanie Ashley Graham, córki prezydenta USA, aby następnie zainfekować głowę państwa i sterować zarówno nim, jak i krajem. Oh, there's going to be one hell of a party when she returns home to her loving father. Oczywiście porwanie tak ważnej osoby nie obyło się bez echa. Informatorzy donosili o dziewczynie łudząco podobnej do Ashley w hiszpańskiej wiosce El Pueblo. By to sprawdzić, został wysłany tam agent Leon Scott Kennedy, by zbadać sprawę i ewentualnie ewakuować dziewczynę. W tym samym czasie biolog kultu Los Illuminados
Louis Serra uświadomił sobie, jak prawdziwe intencje kierują Sadlerem oraz jak nieludzkie eksperymenty przeprowadza. Postanowił uciekać wraz z próbką dominującego gatunku Las Plagas, by dzięki niej zapewnić sobie azyl, który gwarantuje mu tajemnicza organizacja. Priorytetowym zadaniem Bitoreza na tamten moment było wytropić zdrajcę i odzyskać skradzioną próbkę. Louis był cwany i ukrył ją zawczasu, lecz nie na tyle sprytny, by nie dać się złapać. Tymczasowo został przetrzymywany w opuszczonej części wioski, gdzie miał czekać na Bitoreza. Na chwilę przed przybyciem szefa wioski pojawił się tam również Leon. Perfect. The big cheese. What? Bitores nalegałby jak najszybciej wyeliminować Leona oraz Luisa, gdyż obawiał się, że tych dwóch może nawiązać współpracę. Sadler miał jednak zupełnie inne plany. Zainfekował ich podrzędnym gatunkiem Las Plagas, by sterować Kennedym, a także by w łatwy sposób wydobyć z Luisa informacje, gdy stanie się jego marionetką. W wyniku zbiegu okoliczności udało im się uciec. Leon jakiś czas później skonfrontował się z szefem wioski ponownie w jego domu. Mógł go z łatwością zabić, lecz dostrzegł przemianę Kennedy'ego. Oszczędził go i zagroził, że jeśli wejdzie mu znów w drogę, poniesie poważne konsekwencje. Jednak mocno zdezorientowany Leon ruszył zaraz za nim. Kobieta w czerwieni, Ada Wong, to kolejny intruz, z którym borykał się Mendes. Trzecia osoba, którą podejrzewał, że z czasem się pojawi. Schwytał ją chwilę później, gdy pomogła Leonowi. Na rozkaz szefa wioski mieszkańcy mieli ją zamordować w rytualnym obrzędzie ku czci kultu Los Illuminados. Zaś Leon stał się zbyt dużym zagrożeniem dla mieszkańców wioski, gdyż uwolnił przetrzymywaną Ashley oraz zbliżał się do zamku, do którego szef wioski miał nie dopuszczać nikogo. Zorganizował więc ostatnią linię obrony, aby go zatrzymać. Looks like they're backing off. So, what do we do now? The bridge I crossed to get here is out. So I guess we have no choice but to keep moving. Mendes nie docenił umiejętności Leona i postanowił ostatecznie sam pozbyć się intruza. Zwlekał do czasu, aż pasożyt przejmie nad nim kontrolę, ale Kennedy szybciej wybije całą wioskę, zanim to nastąpi. Zwabił Leona do starej rzeźni, gdzie ostatecznie odciął mu drogę ucieczki. Nie miał wyjścia i aby ujść z życiem, musiał zmierzyć się z szefem wioski. Po wybuchu beczki Mendes zmutował, przez co stanowił jeszcze większe zagrożenie. Ostatecznie został pokonany, a Leon zabrał jego sztuczne, szklane oko, by otworzyć sobie drogę do zamku. Jego trench to easter egg i oczko w stronę fanów. Jest stylizowany na tym, który nosił Mr. X z Resident Evil 2. Bitores pojawia się na kilku grafikach jako grywalna karta w grze Tepem. The big cheese. Określenie wielki ser to zapewne błąd w angielskim tłumaczeniu. W japońskim skrypcie Louis nazywa go szefem wioski. Mendes po przemianie przypomina insygnia kultu Los Illuminados. Musicie pamiętać, że Mendes jest postacią trzecioplanową, zaledwie jednym z bossów na drodze naszego dzielnego bohatera, dlatego nie ma co wymagać od twórców, by trudzili się nad przedstawieniem nam rozbudowanej historii tego gościa. Tak czy inaczej, gracze dobrze go przyjęli, jak i zapamiętali. Może jest coś, o czym chcecie podyskutować? Jeśli tak, zapraszamy do komentarzy i do usłyszenia, rezydenciaki, w kolejnych filmach.